Macie w tych firmowych sklepach Aquaela, kurde, jeśli chodzi o żywy towar, to jest w ogóle tragedia, nie? Gadaj, jak może sobie purygan do filtra, będziesz w tle, tylko nie przeklinaj. A dlaczego mam nie przeklinać? To sobie wyciesz głośnik, znaczy wyciesz sobie kurna głos. Wziąłem 300 zł za 14 kg. W sklepie jak policzyłem, o ile mają 1 kg, to wychodziło za 14 kg. I znowu, gdzie ta woda? No dlatego mówię, że... Gdzie no, ta woda? 14 kilo zajmuje kurna, nie wiem, no pół akwarium, kurna, w którym ona musi trzymać rybki. Żeby na tych rybkach zarobić 750 zł, znaczy, żeby zrobić obrotu 750 zł, to musi... Eksperyment trwa. Tak? No może 100 to nie, no 50 tych rybków. A dlaczego Clark? O proszę, a to przyczyna Klaru. Eksperyment znowu z Puriganem. Jak zwykle nie zawodzi. Wibracja na dobę 0,8 kW. Oświetlenie to 1 kW na dobę. Także organizm. A więc żeby to tak nieładnie nie wyglądało, to włożę sobie go do filtra. O ile tam się uda go upchać mi jeszcze. I niech sobie pracuje ładnie. Jak ma dawać taki efekt, to niech sobie siedzi. 150 zł przy. Przy, tam na dłużej. A, 400-litrowym akwarium. A razy fluwa... To, co tam się jąka w tle, to niedzielny jakby co. Nie przejmować się tym. Równa się... Oj. Będziesz liczył. Równa się... razy 10 godzin. Żrałka 300 wat. No dobra, nie będzie razy. O, główny bohater dzisiejszy jest. Na powietrza. Filterek. Spróbujemy go odłączyć w miarę bezboleśnie. Jak się uda. I dorzucić tam Purigenu. Zamykamy jeden zawór. Chwilę czekamy. Zamykamy wylotowy. Wyłączamy filtr, chyba tu. Zobaczymy, co się wyłączony. Wyciągamy jedną wajchę. Drugą wajchę. No, to ile mamy? 7-8 kW. 8 kW na to. Razy 30. 8 kW. A. No tak, jeszcze trzeba zasilanie, bo wyrwę kabel. O. Zapomniałem, że nie tylko wędki, co ważne. No i trzeba iść z tym do łazienki. Ciekawe, czy tu się na wierzchu zmieści.
Tu włożyłem takie co? Nawet nie pamiętałem, że taką watę tu włożyłem. Dobra. To ją troszkę wypłuczemy. Trzeba przy okazji sprawdzić tą gąbkę na samym dole. Tu media widać są czyste, fajne. Niezawalone. Może tak. Wanna mała. No to wszystko. Tu też ładne media, nic nie trzeba płukać. Także prefiltry dają radę. Ta gąbeczka w akwarium wstępna plus prefiltr oryginalny z Aquaella. O, jest gąbka. To, tą gąbeczkę przepłukamy sobie przy okazji. O. Normalnie w wodzie, bo to potraktujemy jako też filtrującą. Nie. Normalnie pod bieżącą wodą. Z grubsza. Normalnie bym tego nie ruszał jeszcze pół roku, ale skoro już chcę włożyć tu purigen i go otworzyłem, to czemu jej nie przepłukać? Dobra, zastanawiam się, czy tą wodę wylać i wlać RO jakąś. Trochę może by i wylał człowiek. Się zastanawiam. I może to wymienić już na świeże. Zapomniałem, że coś takiego dawałem. No, przesiąknięte, wytnę nowe. Dobra, to na razie może spauzuję. Ok. Czyli dotniemy przy okazji. Mniej więcej. Złożymy na 4. Tutaj środek sobie wytniemy. O, widać, gdzie jest dziura. I tak będzie elegancko. Dobra, to wraca na swoje miejsce. To zrobimy pauzę, bo tu chyba wyleję pół tej wody i pół doleję sobie destylowanej. No, mówiąc destylowanej, oczywiście miałem na myśli wodę RO. Ale to tak, człowiek z rozpędu.
Dobra, trochę tej wody zostawimy. Oczywiście troszkę tam, ponieważ wypłukałem tą gąbkę w chlorowanej wodzie, to idę ją jeszcze przepłukam pod RO, trochę zmniejszą to stężenie chloru i jeszcze nawilżę tą resztką, co tutaj mam, taką niedużą bakterii, żeby troszeczkę, jak to się mówi, odnowić kolonię, odmłodzić. Ok, gąbka przepłukana w wodzie RO. Trochę tutaj tego zwilżymy. Niech się osiedlają. Zawsze to pomoże lepiej zachować biologię. I z powrotem. Tu ceramika różna, mieszana. Tutaj też różne ceramiki. Tutaj Matrix. Dobra. I tu jakieś tam kulki, już nie pamiętam czyje, jakie. Ale generalnie jakaś tam ceramika. Na to przychodzi ta wata. Zawsze to wstępnie troszkę to, znaczy wstępnie, na końcówce to jeszcze wyłapię jakieś drobne rzeczy. Osłona. I teraz pytanie, czy mi tu się da upchać po bokach trochę purigenu. Spróbujemy, czy zobaczymy, czy się głowica zamknie wtedy. Ok, z akwarium żeśmy go wyjęli, on tam siedział 2 dni. Także jeszcze spokojnie tutaj pół roku, myślę, posiedzi, tylko by się dał. Zamknąć. O, miejsca jeszcze jest na miejsca. Tylko czy to się uda włożyć? Czy to się zamknie? O, będzie dobrze. Ok. Wszystko ładnie dochodzi. Mam jeszcze purigenu, ale myślę, skoro tak w butelce dawało radę, to tu tym bardziej zwiększać nie trzeba. Dobra, dolejemy tą wodę, którą ulaliśmy. Znaczy zamiast niej nową. To jest woda RO. Mało. Trzeba dolać. No, nie spauzowałem, no trudno. Ok. Spróbujemy zamknąć głowiczkę. Dobra. Miejmy nadzieję, że te woreczki tam nigdzie nie podeszły. Profil był czyszczony, to nie ma sensu go czyścić, bo niedawno był
czyszczony. O. Im lepiej go zalejemy, tym krócej odpowietrzanie się będzie dokonywać. Ja spauzuję, żeby tu nie przedłużać. A widzicie, tak se mogłem dolewać, ponieważ nie docisnąłem klamrami, więc tam se z tyłu, z nadpotylnej ściance ciekło ciągle. Ja myślałem, że to bulgocze, że się odpowietrza, a to sobie spływało po prostu po tylnej ściance i marnowałem wodę. Dobra. Teraz mogę dolewać i nie powinno tam uciekać, no miejmy nadzieję. No, czyli jest pełno. Okej. Okay. Nowa klapka, jak widać, się sprawuje. Miejmy nadzieję, że będzie tak dalej. Po wymianie na razie bez niespodzianek. No i teraz delikatnie zamykamy wszystko, żeby znowu czegoś nie połamać. Ok, udało się. Oprysznicujemy sobie. Tutaj też się nabrudziło. No, coś tam jeszcze bulczy dużo. Może jeszcze coś się uda dolać. Spróbujemy otworzyć prefiltr. I trochę dolać. Mamy to, dolejemy. Okej. Pauza i zanosimy go do szafki. Haha, najśmieszniejsze jest to, że pod filtrem znalazłem takie coś. Teraz co to jest? Nóżka to nie jest. W dokumentacji nic nie mogę znaleźć, w instrukcji. I nie wiem, co tu nie wchodzi, bo tu nie było czegoś takiego. Nic specjalnie nie wyjmowałem. A, głowicę wyjmowałem. Jeszcze muszę głowicę od spodu obejrzeć. Może gdzieś to tam jest coś od spodu z głowicy. Kurde, no muszę go otworzyć jeszcze raz. Pauza. Najgorsze, że nic tu takiego, do czego by to pasowało, nie widzę. Gdzie by to wetknąć? No dobra, ale skoro już tu jesteśmy, to jakoś to się zdejmowało. Zajrzyjmy jeszcze i wyczyśćmy sobie. Jak to się... Człowiek tak rzadko do tego zagląda, że nie pamięta. A, tu było stąd. Dobra, muszę coś do podważenia wziąć. Cholercia, zapomniałem.
To się wciskało chyba tylko. Dobra, pauza, muszę to rozkminić, żeby nie rozwalić. No, już wiem jak, pokażę. Tu sobie zahaczam i to trzeba wyjąć. I ok. Silny magnes. No, troszkę przy okazji warto go będzie przeczyścić. Na pewno. Jak już tutaj jesteśmy. Zawsze swoje zrobi i można z powrotem go włożyć. Miejmy nadzieję, że to sobie tam będzie śmigać teraz trochę lepiej. No cóż, w takim razie jadę bez tej gumki. Może później dojdę, skąd ona wypadła. Znowu trzeba powycierać. Jeszcze zanim klamrę się pozamyka, to też warto. Żebym potem nie myślał, że to mi cieknie gdzieś z uszczelki. Dziwna sprawa z tą gumką. Kurczę, jakby ktoś wiedział, to please o info. Jeszcze będę szukał po internecie w dokumentacji, ale mam nadzieję, że jakoś to ruszy poprawnie, bo nie chciałbym za długo bez tlenu tych bakterii trzymać, więc muszę to włączyć. Aha, tu niepotrzebnie się pospieszyłem. I tu. Znowu trzeba po dół uzupełniać. Ok, dolane to. Tu zamknięte. No to do szafki z nim. A co się stało? No dobra. Okej. Nie musisz już iść do szkoły. Nie jest do dyrektora, mnie wyzwali, wchodzę do pokoju na panią polskiego, panią matematyki.
Tak. Kurczę, o tak. Klej jedno jest. Dla dorosłych. Dla dla dorosłych zaznaczone od 18 lat. Drugie jest. Nie wiem, czy to widać. Ja chyba zasłaniam tutaj większość. Ale to trudno się mówi. Jeszcze zaworów nie zamykam. Muszę przygotować jakieś wiadro. O, jeszcze kabelek. Ale mam pana od was, czy to gimnastyka przy tej akwarystyce, przynajmniej człowiek się porusza. Jest to dobra strona też tego wszystkiego przy okazji. Uff, trzeba być giętkim, sprawnym i sprytnym. Dobra. Podkurka pod wąż jeszcze. Musi tam się zmieścić. O, nie będę się załamywał. Spróbujemy tym ostatnio pokazywanym sposobem, żeby jak najmniej syfu się do akwarium po włączeniu filtra do niego dostało. To sobie założymy. Jeszcze ręczniki przygotujemy, zawsze coś może chlapnąć. To zdejmiemy. Nie zdążyłeś, ona nie ma. Nałożymy. Ja mówię, Michał, ja nie wiem, ile teraz ten wyjazd kosztuje, bo one nie były takie tanie, te lampy, ale nie było. Okej, okay, i tak to będzie wyglądać. I włączamy. Aha, zawory otwieramy. I załączamy. Pójdzie syfek czy nie pójdzie? O, dużo nie ma. Jeszcze raz wyłączymy, żeby uderzenie było. O, wygląda, że tą wodę będę mógł wlać z powrotem. Jest ok. No dobra, wyłączamy. Jest wyłączony, ale grawitacyjnie widzimy, jak leci, tak? No to tutaj sobie odłączamy u góry. O. Ale tu nie wylatuje. A, no dobra, źle. Podłączamy to z powrotem.
bo ja wyłączyłem niepotrzebnie wirnik filtra, filter. Muszę jeszcze chwilę raz załączyć. I teraz mam mało czasu i tu odłączyć. Tak, żeby mi na podłogę nie wyleciało. Ach, no, ręcznik się przydał, ale leci czysto. Dobra, troszeczkę się nalało, napryskało, nie za dużo. O, to tak tylko troszkę tak. I to wszystko. Bo to se sprężynowało i trochę chlapło mi na podłogę z wiadra. A poza tym jest ok, dobra. Z filtra leci czysto. Bajka, no bajka, bajka, o to mi chodziło. No to. Możesz sam rozić na wodę w akwarium, żeby miało temperaturę. Tu możemy z powrotem to nałożyć. Niech pracuje jak pracowało. No dosłownie, temperatura. No i w sumie po robocie. Poczekam trochę, jak ta woda w wiadrze się odstoi i doleję ją z powrotem. I będzie gitara. To ciekawe, na ile mi starczy tego. Jak to się nazywało? Purigenu. Jak na długo tego wystarczy? No ale to i tak wcześniej, jak za parę miesięcy, nie będę tam zaglądał. Więc jak nawet przestanie działać, to sobie po prostu będzie tam siedział. I tyle. Także to chyba na razie tyle. Z tej operacji myślę, że filmik można zakończyć. Mam nadzieję, że Purigen się będzie sprawiał równie dobrze wewnątrz tego filtra. Muszę ściszyć telewizor. Tak samo jak tu na zewnątrz był na wylocie w tej butelce. Bo spełniał sobie zadanie bardzo ładnie. Przynajmniej jeżeli chodzi o optykę. No dobra. To na tyle dzisiaj. Dzięki. Pozdrawiam. Zamrażanie do zamiaru, to jest wypadek. No i na zamrażarce jeszcze akwarium.